sportowym wywiadzie rozmowa z Karoliną Chojnowską, mistrzynią Polski w brazylijskim jiu-jitsu, zawodniczką Akademii Gorilla Ruda Śląska. Pani Karolino, jakie były Pani początki właśnie z tym klubem? Moje początki były dość dziwne, ponieważ przyjechałam na pierwszy trening przypadkowo, poznając trenera Paszka na zawodach. No i zaproponował mi przyjechanie właśnie na trening. No i nie myśląc długo, w tym samym tygodniu przyjechałam na pierwszy trening właśnie do Rudy Śląskiej, jeszcze pod nazwą Bastion. No i po pierwszych zajęciach stwierdziłam, że jednak chcę tutaj zostać i tutaj trenować. Było mi dość ciężko trochę, bo jednak musiałam zrezygnować z klubu, gdzie wcześniej trenowałam w Rio Grappling Jaworzno. No ale jakoś to gładko poszło, no i przeniosłam się tutaj z Jaworzna, dojeżdżam do Rudy Śląskiej, do Akademia Gorilla, pod nazwą już taką. Jak wyglądają Pani treningi tak na co dzień? Na co dzień moje treningi wyglądają tak, że moje treningi, poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek trenuję ja osobiście tutaj na macie z kolegami, z koleżankami. No i też poza moimi treningami trenuję dzieci, właśnie tą grupę młodszą i grupę starszą. I jak nazywa się ta dyscyplina, którą Pani bezpośrednio trenuje? Dyscyplina brazylijskie jiu-jitsu, czyli parter, typowo. Może Pani opowiedzieć trochę o tym jiu-jitsu brazylijskim? Jest to dyscyplina, gdzie ona się składa typowo z parteru. Są to dźwignie, duszenia, skrętówki, różne pozycje przejścia. Jest to dyscyplina bardzo zróżnicowana. Trzeba naprawdę dużo lat, dużo zaangażowania, jako żeby poświęcić i dużo się nauczyć. Ale myślę, że z takimi trenerami, jak tutaj są w Akademii Gorilla Ruda Śląska, jest to możliwe wszystko. Jakie są takie najważniejsze umiejętności, które musi posiadać zawodnik biorący udział w zawodach właśnie w tej dyscyplinie? No zależy też, zależy to od pasa, jaki ma, bo jeżeli na przykład pas biały jest, to są to umiejętności początkujące, czyli na przykład jakby przejścia gardy, pozycje, tego typu rzeczy. Jeżeli to idzie etapami, czyli jeżeli coraz wyższy pas, coraz większe umiejętności musimy posiadać w tym kierunku. Ja, jak widać, mam niebieski z czteroma belkami, już jakieś tam umiejętności posiadam. No i jeżdżę na zawody, zdobywam medale. Ogólnie jestem mistrzynią Polski, zdobyłam tytuł w 2017 roku. No i chcę utrzymać ten tytuł w tym roku, 2018. Mam nadzieję, że mi się uda. No i chyba tyle. Poza mistrzostwem Polski jeszcze jakieś sukcesy, które na pewno warto wymienić? Na pewno Puchar Polski. Na pewno drugie miejsce. Jest dość ich sporo tych sukcesów, więc nie umiem wymienić wszystkich, ale teraz będzie na pewno Konin, kolejne zawody, gdzie na nie jadę, przygotowuję się ostro, no i chyba tyle. Trenuje Pani dzieci. W jakim wieku, no i jak to Pani idzie? Ma Pani cierpliwość do nich? Trzeba mieć w ogóle tą cierpliwość? Więc tak, grupa starsza jest to od 10 do 14 lat, grupa młodsza jest to od 7 do 10. Powiem tak, grupa starsza na pewno jest inną grupą niż ta młodsza, bo jednak te dzieci młodsze trzeba bardziej zaangażować się do tych treningów i im pomóc przede wszystkim, żeby one też chciały od siebie coś dać. Wiadomo, jak to dzieci, każdy jest z nich inny. Trzeba niestety do każdego podejść, wytłumaczyć. Jak odejdę od jednego, to już jest całkiem inna gra, całkiem coś innego robią. Więc jest to ciężko, bo mam na przykład grupę młodszą około 20 osób, więc jestem sama na macie i muszę to naprawdę ogarnąć. Ale uważam, że dzieciaki chcą tutaj przychodzić. Cieszę się bardzo, że rodzice angażują się w to, żeby te dzieci trenowały właśnie brazylijskie jiu-jitsu. A jeżeli chodzi o grupę starszą, grupa starsza już wiadomo, jest to wiek taki, gdzie nie muszę bardziej nadwyrężać swojego głosu. Słuchają się, można sobie zobaczyć właśnie na stronie Akademia Gorilla, jak wyglądają mniej więcej treningi. No i zapraszam serdecznie na zajęcia i grupę starszą, i grupę młodszą w poniedziałki i czwartki o godzinie 16:30. A głównie się garną chłopcy czy dziewczęta? Różnie. To jest, nie ma reguły na to. I są dziewczyny, i są chłopcy, i w grupie młodszej, i grupie starszej. Więc. Czy wśród tych młodych zawodników widzi Pani gdzieś takie perełki, które mogą dojść do Pani poziomu? Oczywiście, że tak. Mamy właśnie taką Małgorzatę Bałucz, która jest mistrzynią Polski właśnie jako w grupie starszej. Teraz zdobyła dwa srebra jako puchar węgiel otwarty.
I są naprawdę, są dzieciaki, które widać w nich potencjał, chcą trenować. Wiadomo, że no niestety to trzeba ciężkiej pracy i determinacji do tego, żeby dojść daleko, ale myślę, że damy radę. A od czego zaczynają ci początkujący? Początkujący zaczynają na pewno od podstaw, czyli przewrót przód, przewrót w tył, koordynacja ruchowa się kłania, bo to jest ciężkie, że tak powiem, a robimy tylko na przykład takie właśnie podstawy. Później, jeżeli dochodzi, uczę ich jakieś tam przejścia, gardy, czy wyjście z zamkniętej gardy, jest to no, dla nich dziwne i ciężkie, ale pomału, pomału dają radę i widać, że są zaangażowani w to. I na koniec chciałbym zapytać, ile potrzeba czasu, żeby osiągnęli no, taki dobry poziom, jeżeli chodzi o tę dyscyplinę? Wie pan co, poziom, żeby osiągnęli, to zależy od nich, czy oni chcą osiągnąć ten poziom przede wszystkim, bo tak jak mówię, no, każdy z nich jest inny. Jeden szybko przyswaja wiedzę, drugi troszkę mniej, więc no, jest to jednak ciężkie. Ale jeżeli oni sami będą chcieli trenować, to myślę, że im się na pewno uda, żeby doszli daleko. Tak jak na przykład trener Paszek czy trener Jarek, którzy są naprawdę trenerami. Nigdy nie widziałam takich trenerów jak trener Paszek i trener Jarek, gdzie naprawdę mają determinację, zaangażowanie, bo dzięki nim my na macie zdobywamy medale. Bo oni nas uczą tego wszystkiego i tak samo ja chcę, żeby moje dzieci, które trenuję, żeby zdobywały medale. I żeby chciały zdobywać te medale. I tego od ciebie wymagam.